wszystkim, z tej strony Gosia. I dzisiaj zapraszam Was do mojej kuchni, gdzie będziemy wspólnie przyrządzać bożonarodzeniową klasykę. Słuchajcie, ten standard świąteczny, a mianowicie od podstaw w tym roku przyrządzimy barszcz czerwony. Niestety nie będzie on z uszkami. Ja w zeszłym roku robiłam pierogi z kapustą i grzybami i powiedziałam nigdy więcej, a uszka to takie małe pierogi, więc nie dziękuję, ale będzie to barszcz z pasztecikami, słuchajcie. Paszteciki z kapustą i grzybami też są u niektórych ludzi w domach na święta. To też jest taki bardziej świąteczny zamysł i my będziemy też te paszteciki przyrządzać od samego początku. Tymi oto ręcami, słuchajcie. I tyle. Ja już tutaj zaczęłam. Tu już się farsz gotuje i słuchajcie, teraz Wam pokażę, jak ja ten farsz przyrządziłam, bo po prostu intro wcześniej nie zrobiłam do filmu. Więc powiem Wam tylko, że zdecydowałam się na paszteciki tylko dlatego, że farsz już umiemy robić po pierogach. Korzystam z tego samego przepisu, to jest Ania gotuje. I bardzo wyszedł dobry farsz, ten sam farsz wpakuję w paszteciki, a ciasto na paszteciki będzie z rogalików, które razem wykonywaliśmy. No ten przepis jest na ciasto drożdżowo-kruche i on jest też bez grama cukru, więc bardzo pasuje do tych słonych przekąsek, więc mam nadzieję, że wyjdzie takie ekstrawaganckie, słuchajcie. Barszcz, dzwoniłam do mamy, jak się robi barszcz, zobaczyłam też w internecie, więc ocenimy, zobaczę, tylko buraki potrzebuję, słuchajcie. No, jazda. Mamy tutaj, według przepisu, 60 gram suszonych grzybów. Kupiłam w polskim sklepie chyba te same, słuchajcie, co w zeszłym roku. Tak mi świta. I będziemy przelać, trzeba tak, wodę z grzybów do szklanki, a grzyby posiekać. I przypominam, że w zeszłym roku przy pierogach były larwy w tych grzybach i kolejna oburzona osoba, słuchajcie, napisała, że jej tak obrzydziłam grzyby i zupę grzybową, że ona już do tej pory nie tyka. Że ona, to było jej ulubione danie, teraz nie może. Ona nie wiedziała, że są larwy w grzybach, słuchajcie. Nigdy prawdziwego grzyba chyba nie kroiła, nie jadła. Ja Wam powiem, jak mama chodziła na grzyby z tatą, przynosili te prawdziwe prosto z lasu, te larwy jeszcze żyły, słuchajcie. Tato zasuszona. Nie, ta dziewczyna by zawału dostała. Ale słuchajcie, nie tu, my nie dostajemy zawału. My działamy. Proteiny niestraszne. Zmieniam kąt kamery. Badum! To nowość na tym kanale, badum. Odlewamy z wodę z grzybów do szklanki. No i teraz nasza ulubiona zabawa, siekanie grzybków. Ej, patrzcie, jaki ten grzyb, jak mózg. Powiem Wam, że ja cały czas w pamięci mam siekanie tych grzybów z zeszłego roku. Pamiętam, że mi to zajęło bardzo dużo czasu, więc zrobię to poza kamerą. Najwyżej włączę kamerę, jak będą jakieś larwy. Słuchajcie, ja Was muszę uodporniać na takie rzeczy. Słuchajcie, Wy tacy jesteście mało odporni na jakieś robaki. A to natura, natura, życie, słuchajcie, robaczane. No i się zaczęło, patrzcie. Uwaga dla osób o nieodpornych nerwach. Pierwsza larwa. Obrzydzam Wam święta. Słuchajcie, mamy tutaj posiekane grzyby. Nie zajęło mi to aż tak dużo czasu. Może już wprawa nastąpiła, słuchajcie. Tu ta mała cząstka jest zarobaczona i dziwna. Nie będę Wam robić zbliżeń, niż Wam oszczędzę, ale powiem Wam, że jeden grzyb cały jest zarobaczony, aż to jest fascynujące. Normalnie nauka. No ale że Wy nie chcecie się uczyć o robalach, to Wam oszczędzę. Dobra. Kolejny punkt jest to posiekać cebulkę. Słuchajcie, mamy posiekać dwie cebule. Ja mam w tym roku czerwone, więc jakaś taka jest dziwna. Mam nadzieję, że to nie zaburzy nam aromatu. I te cebule będziemy razem właśnie z grzybami, z kapustą, proszę bardzo, będziemy smażyć, podsmażać, gotować. W zeszłym roku
odsączałam kapustę i płukałam w zimnej wodzie, tak jak jest w przepisie. Ale było parę komentarzy, żeby tego nie robić, że kapucha dostanie wtedy więcej aromatu i smaku. Więc nie będę w tym roku odsączać, może nie będę płukać. O, zostawimy naturalny sosik kapuściany. Słuchajcie, dobra. No to cebula teraz, to wyrzucę. W ogóle liście jeszcze Wam pokażę. Liście chyba się nie brzydzicie. W grzybach był nasz polski liść. Słuchajcie, bardzo na mnie ta cebula podziałała. Bardzo, bardzo. Jeszcze nad nią teraz stoję, ale strasznie. Czasami cebula na mnie nie działa. Tym razem nie wiem, czy jakaś była młoda, czy stara, nie wiem, od czego to zależy, ale strasznie. Tak to jest, słuchajcie, święta przygotowywać. Tylko płacz, tylko płacz. Dobra, czyli teraz podsmażamy tą cebulkę, a potem do niej dorzucimy kolejne składniki, czyli grzyby i kapuchę, ale... Słuchajcie, po godzinie mamy tak wyglądający farszyk. Wygląda bardzo ładnie, bigosik. Więc teraz trzeba zrobić ciasto na paszteciki i zrobię je jutro, bo dzisiaj mi się nie chce. W dwóch turach, jak dobra pani domu. Słuchajcie, jest dzień kolejny, ja jestem na kolanach z Wami. Powiem Wam, co będziemy dzisiaj robić. Będziemy farsz, który zrobiliśmy wczoraj, słuchajcie, tak wyszedł. Powiem Wam, że posłuchałam widzów, nie opłukałam kapusty i był bardzo kwaśny, kapuściany farsz. Dzisiaj trochę się przegryzł, więc jest chyba okej. Słuchajcie, będziemy robić ciasto na paszteciki, używając przepisu na rogaliki, a potem barszczyk i słuchajcie, jest uratowane, są święta, bo znalazłam prawdziwe buraki w trzecim supermarkecie, słuchajcie. Nie było w Morrisonie, nie było w Sainsbury, w Aździe mieli i to mieli sporo, dwa pęczki kupiłam, więc święta uratowane, słuchajcie. A teraz przechodzimy do zagniatania ciasta na paszteciki. Przepis z ciasta na rogaliki. O! Zagniecionego ciasta formujemy kulę i zanurzamy ją w zimnej wodzie. Słuchajcie, okazało się, że wiele z Was zna ten przepis i u Was w domu nazywało się to ciasto topielec. U mnie się tak nie nazywało, po prostu się robiło rogaliki. To był jedyny przepis z tego typu ciastem. Było też dużo sugestii, żeby zawinąć to ciasto w folię. Ja ostatnio nie zawijałam. I słuchajcie, wyszło spoko, więc nie będę zawijać. Mi nie wypływa, bo mój garnek jest za mały, ale ono powinno trochę do góry wypłynąć. Ale jak widzicie po moich tutaj, może nie błędach, ale po prostu niedoskonałościach, no bo mówię, nie mam na przykład głębokiego gara, powiem Wam, że i tak wychodzi, więc się nie przejmujcie. Przy okazji, czekajcie, może tak. Specjalnie do barszczyku, który będziemy teraz robić, kupiłam większy garnek i patrzcie, on jest szerszy, ale wysokościowo się praktycznie nie różni. Nie różni się wysokościowo, słuchajcie, więc jest większy, szerszy, a nie wyższy. No i teraz to zostawiamy na pół godziny, a my przechodzimy do barszczyku. Plecy mnie bolą w tej pozycji, słuchajcie. Słuchajcie, jestem po konsultacji z moją mamą, powiedziała mi, jak ona robi barszczyk. Sprawdziłam w internecie również, jak inne osoby robią barszczyk i wygląda na to, że wszyscy robią podobnie, a inaczej, więc my będziemy robić po prostu mniej więcej, co mama mi powiedziała. A mama powiedziała buraki, mama powiedziała marchewka, mama powiedziała pietruszka. Słuchajcie, okazało się, że to pasternak.
ja już wiem, że to nie jest prawdziwa pietruszka, nie wiedziałam. Internet łącznie z moją mamą mówili o bulionie skóry. My będziemy ten barszcz serwować osobom niejedzącym mięsa, więc będzie to barszcz czysty, bezmięsny, dlatego użyjemy może kostki. O, proszę bardzo, specjalnie kupiłam, patrzcie, wegetable kostka. No i dobrze, słuchajcie, nie wiem, chyba trzeba kroić, po prostu pokroimy, powrzucamy, zobaczymy, robię na oko, mama powiedziała, że to jest proste, mówi pokrój, powrzucaj, to tak zrobię, słucham się matki. Dobra, tu się moczy nam ciasto, my, prawdziwa pani domu, słuchajcie, dzisiaj kilka rzeczy naraz. Jak w cyrku. Pasternak, słuchaj, bardzo mi się ta nazwa podoba. Ten trochę jest zwiędły pasternak, słuchajcie. O, tu, proszę, chyba skórkę zostawię, nie? Chyba tak będzie aromatyczna. Czy on jest aromatyczny? Ej! Patrzcie, jak bałwanek! Ale wspaniały świąteczny przepis. A patrzcie, już z tym nie jest aż takie fascynujące. Niby też niezłe, ale nie. Jednak bardziej jak bocian. I wolałam z pasternakiem. Słuchajcie, do buraków specjalnie założę Co tu się stało? Co ta rękawiczka pokazuje? I widać, że były używane, słuchajcie. Założę specjalnie rękawiczki, bo chcę jeszcze paznokcie zrobić przed świętami. Nie wiem, czy mi się uda, ale iść z czerwonymi palcami na paznokcie, to tak trochę tak teges, nie? Oni nie rozumieją, że człowiek barszczyk robi. A powiem wam, moja mama nigdy rękawiczek nie nosiła. To na takie czerwone paluchy zawsze miała. Sentyment. Teraz ręce mokre, jak ja mam tu se radzić. Słuchajcie, nie pomyślałam o tym, ale chyba buraki się obiera. Tak mi coś świta. Patrzcie, nie zapytałam, ale one takie... Ta skórka jest jakby twarda. Ja poobieram ze skórki. Ogólnie twarde te buraki. Takie soczyste. Ale pachną burakiem. Burak pachnący burakiem. Ale wiecie, czasami zdarza się na przykład, jak się mówi, o, te grzybki nie pachną grzybami. Wali burakiem, taką ziemią. O, świąteczne zapachy. Ja lubię buraka. Powiem wam, że u mnie w domu się zawsze... Ale stresująca sytuacja. U mnie w domu się zawsze kroiło buraki w plastry. Wiem, że niektórzy szatkują, ale ja jestem z plastru, z rodziny plastrowej. Plastrusiowy pamiętnik. Właśnie to wymyśliłam, bardzo fajne. Tutaj, słuchajcie, już mamy dodany bulion i barszczyk, mam nadzieję, będzie się nam ładnie gotował. A my przechodzimy teraz do ciasta. Proszę bardzo, pół godziny akurat minę, a dziurę zrobię. Mam ochotę. Dobra, paszteciki. Słuchajcie, było kilka pytań o to, czemu to ciasto wkłada się do zimnej wody. Przecież to jest ciasto drożdżowe, ono w cieple powinno rosnąć, ale o to chodzi, żeby ono nie wyrosło. Ktoś nawet powiedział, że taki sam przepis można to ciasto włożyć po prostu do lodówki. Ono nie ma się grzać, ono ma być właśnie w zimnie, żeby nie rosło. Ono ma być kruche w odbiorze. I takie tworzymy, drożdżowe, kruche, słuchajcie. Więc róbmy to, twórzmy drożdżowe, kruche. Słuchajcie, tak naprawdę nie mam pojęcia, co robię, jeśli chodzi o nadziewanie pasztecików. Pamiętam, że przy rogalikach zrobiłam kilka paczuszek tak zwanych i one były mniej więcej robione w ten sposób, że po prostu takie kwadraty zapychałam farszem. Tutaj może trochę dodam wody, to była wskazówka od jednej z was, żeby tutaj się lepiej kleiło, dodać wody, proszę bardzo. O, te rogi ukroję. Proszę bardzo, pasztecik. Słuchajcie, tutaj mamy gotowe paszteciki. Wyglądają tak. Posypałam kminkiem na górze. Do piekarnika, słuchajcie. Rogaliki piekły się 30 minut. Może dam na 25, słuchajcie. Myślę, że tak zrobimy. A tutaj patrzcie jeszcze nasz barszczyk. On buzuje, ale buzuje falami, bo to jest, słuchajcie, kuchenka indukcyjna. Dałam już ją na piątkę, czyli dosyć niska temperatura i co jakiś czas ona... i opada, więc on sobie tutaj buzuje co parę sekund buzuje. Dobra, wkładamy do piekarnika, nie pokażę wam piekarnika, bo tam syf w piekarniku. Słuchajcie, czekamy teraz na paszteciki, no i barszcz. Pisało w internecie 2 godziny co najmniej, ale w tej indukcji może być szybciej. Zobaczymy, będę na oko, na razie wszystko jeszcze twarde, niech to buzuje sobie na spokojnie, a my teraz odpoczynek
przez 25 minut. Patrzcie, pierwsze paszteciki. Wyglądają bardzo ładnie, niektóre złociste, niektóre mniej, ale chyba już są gotowe. No powiem wam, że tak fajnie, nawet tak trochę, może nie sklepowo, ale domowo. Wyglądają domowo, słuchajcie. Jak przestygną, to spróbuję, barszcz jeszcze gotuję, barszcz, widzę, że długo będzie. Tutaj, słuchajcie, jest i on, i powiem wam, że musiałam trochę doprawić, taki był bezsmakowy, jeszcze dorzuciłam trochę cukru, takie, trochę więcej soli, nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, jakby co, to mam torebkę, zawsze z torebki mogę dodać, o patrzcie, bobki pływają, no zobaczymy, niech się to gotuje, to dopiero ile minęło, nie wiem, ale twarde wszystko, ech. Ej, patrzcie na talerzu, tak, i zjem pierwszego, no bo ten barsz, ja nie wiem, kiedy ten barsz, słuchajcie, będzie, w burdelu. Dobra, zjem pierwszego, ocenimy, a później na koniec z barszczyczkiem. Wzięłam takiego bardziej zarumianego, wzięłam takiego bardziej zarumienionego. Ej! Ale to... Patrzcie, ciasto bardzo cienkie, mogłam nawet grubsze zrobić, ale ten farsz sam, jak się jadło łyżką, był taki kapuściany. Tutaj to, ależ to dobre je. Ciort w ten barszczyk. Ależ to, słuchajcie, polecam. Ten przepis też jest taki łatwy. Powiem wam, że dla mnie jak coś jest łatwe, znaczy, że jest łatwe, ale to jest dobre, słuchajcie. Słuchajcie, właśnie wróciłam z Azdy. Byłam w Azdzie, musiałam kupić parę rzeczy i patrzcie, co jeszcze kupiłam. Mąka, margaryna, śmietana, słuchajcie, mam jeszcze tyle farszu, będę dorabiać. Tak mi smakuje, słuchajcie, polecajstwo. Polecę, to będzie jakiś spłaszczony, ale słuchajcie, są tak dobre, takie przepyszne, że będę robić więcej, słuchajcie. Myślałam, że może to do czegoś innego zużyję, ale nie. Walę paszteciki, normalnie świąteczny czas. Walenie paszteta. Patrzcie, właśnie wyjęłam drugą partię pasztecików i zapomniałam jajka, słuchajcie, w tej Aździe nie kupiłam jajek, zupełnie zapomniałam. W ogóle patrzcie, było napisane, że mąka jest zwykła, a wygląda jak jakaś taka pełnoziarnista, czy co, ma jakieś granulaty w środku. No i tutaj jeszcze mi zostało trochę ciasta i dorobiłam takie mini rogaliki, ale z żurawiną, więc bardzo jestem tego ciekawa. Wygląda apetycznie, nawet bez jaja. A jeśli chodzi o nasz barszcz, słuchajcie, on już jest zimny, dlatego zaczęły tu się robić takie oka od tego wywaru, ale powiem wam, jakiś bezsmakowy jest. Ja poczekam do jutra, niech on się jeszcze przegryzie i może wymyślę, czego tu brakuje, ale trochę taki nie jest jak u mamy, słuchajcie. Jest taki jak u tej gośki, co gotować nie umie. Zobaczymy jutro, słuchajcie, może wpadnę na to, czego mu brakuje. Słuchajcie, jest dzień numer 3 zmagania się z naszymi pasztecikami i barszczem. Powiem wam, że paszteciki nie były aż tak duże w zmaganiach, ale barszcz... Zobaczmy moje opinie końcowe. Tutaj właśnie podgrzałam sobie barszczyk. Powiem wam, że wygląda bardzo domowo. U mnie w domu właśnie takie kawały zawsze były. Marcheweczka słodziutka, buraczek dobry, wszystko dobre, ale całość... Czegoś brakuje. Ja jako człowiek niedoświadczony w przyprawianiu nie wiem, czego brakuje. Dodałam i cukru, i cytryny, nawet octu, słuchajcie, wszystkie pieprzu. Nie wiem, czegoś mi tutaj brak. Jest trochę bezsmakowy, trochę mało wyrazisty, ale jak się da z tymi przepysznymi, przepysznymi paszczecikami, je się tak, wiecie, o tak, tak. Nie czuć, że ten barszcz jest mało przyprawiony, więc trzeba jeść razem. Osobno, chyba dowalę tutaj, słuchajcie, trochę barszczu z paczki. Mam barszcz paczkowy, on ma więcej aromatu, może coś zrobi.
Nie wiem. Tego róbcie po swojemu, znacie przepisy. Może, słuchajcie, może jakby się to na mięsie rzeczywiście robiło, na jakim kurczaku, czy na czym tam się robi te barszcze, słuchajcie, ja nie wiem. No ale tak jak mówię, ja nie będę tego takiego gara sama jadła, będę serwować bezsmakowe osobom niejedzącym mięsa, ale chyba dodam tej paczki, słuchajcie. A ja w paczki jestem zaopatrzona, buraczane, bo ja lubię barszczyk. Ale mój taki, powiem wam, średni. Więc średni barszczyk, ale paszteciki, słuchajcie, to jest klasa. Nawet te bez jaja, a te z jajem, to już w ogóle, to sprzedawać można. I lepsze niż kupowane. Pierwszy raz w życiu mówię, że coś, co zrobiłam, jest bardziej domowe i lepsze, słuchajcie. Bo z reguły nie jest tak jak ten barszcz, słuchajcie, taki bezsmakowy. No, ale zaraz zjem, w ogóle ja go podgrzałam, jeszcze wam udowadniam. W sumie na drugi dzień on chyba nabrał trochę smaku, słuchajcie. Nie jest mamowy, jest gościowy. Chyba dobry jest. Jeszcze buraka spróbuję. Święta! No to słuchajcie, tym optymistycznym akcentem zakończenia naszej działalności kuchennej. Mogę wam życzyć tylko wesołych świąt, słuchajcie, udało się, nawet powiem wam, przegryzł się, ale niesamowity obrót sprawy, słuchajcie. Wesołych świąt więc. Pozdrawiam was ciepło, życzę udanych świąt. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo. Pozdrawiam was ciepło, życzę udanych świąt. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Wytrzymajcie się ciepło i Merry Christmas! Pa!